Cześć! Cześć! Kochani, dzisiaj znowu wracamy do Sinseya i tak naprawdę zastanawiałyśmy się z Iwoną, czy nagrać ten odcinek, czy nie nagrać. Bo tak naprawdę niedawno nagrywałyśmy już dla Was przegląd ubrań właśnie z Sinseya. Ale całą sprawczynią tego zamieszania jest Iwona. Ponieważ siedziałam sobie na internecie, przeglądałam, wiecie, różne tam pierdółki, wyskoczyła mi reklama fajnego zestawu, oczywiście kliknęłam w reklamę, okazało się, że ten zestaw jest Sinseya i postanowiłam go zamówić, no ale przecież musiałam przejrzeć też resztę rzeczy, no i okazało się, że jest tam więcej fajnych ubrań. W ogóle wiosenna kolekcja nas tak naprawdę zaskoczyła, no i oczywiście ciekawość zwyciężyła. Zamówiłam więcej niż ten zestaw. Także wszystkie te rzeczy można sobie kupić osobno, ale my postanowiłyśmy kupić je w zestawach. Oczywiście później jak będziemy mierzyły, to zrobimy taki misz-masz, trochę tak wszystko zmiksujemy. I powstaną może jakieś fajne stylizacje. No zobaczymy. Miejmy nadzieję. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Sinsay to jest taki tani sklep. No więc nie oczekujmy cudów, jeśli chodzi o jakość. Ale ja uważam, że takie sklepy też są potrzebne, bo są po prostu na każdą kieszeń. Także jeśli jesteście ciekawe, co zamówiłyśmy, jak te ubrania będą wyglądały na nas i co tam wykombinujemy, albo może lubicie właśnie w tym sklepie robić zakupy, to koniecznie zostańcie z nami i oglądajcie dalej. Mam na sobie zestaw, który jest sprawcą tego całego dzisiejszego zamówienia i pewnie zastanawiacie się, jak to się podziało, że mama na sobie taki sam zestaw? Ano podziało się to tak, że ostatnio troszeczkę zeszczuplałam i nie mogłam się zdecydować, jaki rozmiar zamówić. Czy M-kę, czy jednak S-kę. I stwierdziłam, że jeśli zamówię M-kę i dotrze do mnie paczka i okaże się, że ten zestaw jest świetny, ale niestety jest za duży, to nie będę mogła tego przeżyć, bo pewnie byłoby to tak, że wyszłabym na stronę i okazało się, że niestety S-ka już nie jest dostępna i postanowiłam zamówić dwa rozmiary. No i jak widzicie, S-ka okazała się dobra, a w M-kę zmieściła się mama. Chociaż na co dzień noszę L-kę. To może co, jak może też zeszczuplałam? Na pewno. No i dobrze, to co, zacznijmy może od spodni. Muszę to rozpiąć. W tym zestawie mamy takie krótkie spodenki. I mi się ta długość bardzo podoba, bo ja lubię takie krótkie spodenki, takie krótkie. Z tyłu te spodenki wyglądają tak. Kosztowały one 50 zł. No spodenki leżą bardzo ładnie, no mają kieszenie. Jeśli chodzi o spodenki, no to ja oczywiście wolałabym, żeby ta długość była ciut dłuższa, ale to tylko ciut. A dla mnie akurat są super i zapalne. Fajnie leżą. No i M-ka, jak widzicie, też jest dobra na mnie. No i mów dalej. A jeśli chodzi o górę, to na stronie pisało, że jest to marynarka. Ja raczej powiedziałabym, że jest to taka kamizelka marynarkowa. I kosztowała 70 zł. Tutaj mamy zapinanie i wiązanie w talii. Na zatrzask. Z tyłu wygląda tak. Tutaj już nie mamy żadnych nie są chyba kieszonki, czy nie? Być może jak odkryjemy. Chyba są kieszonki, ale... Tak, chyba trzeba tutaj rozpróć i będziemy miały kieszonki. No i muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się bardzo ten efekt, że pod spodem mamy spodenki, więc czujemy się pewnie, ale z daleka wygląda, jakbyśmy miały taką sukienkę. No właśnie, sukienką marynarkową. Właśnie jeśli chodzi o mnie, to nie do końca się tak dobrze czuję właśnie w zapiętej, no bo no jak się spojrzy, no to taka mini, mini, mini. Ale jak odepniemy... To już, słuchajcie, widać, to już widać spodenki. Już może być, już z przodu widać, że mamy spodenki. A mi się akurat ten efekt podoba. Bardzo mi się ten zestaw podoba. No i na pewno go zostawię, bo skoro tak... Czyli widzisz, dobrze, mi się podoba. Dobrze, że weszłaś na stronę i wynalazłaś ten zestaw, bo mi też się podoba. Jest naprawdę super. Aha, i to byłoby na tyle pod tytułem nie będziemy miały takich samych ubrań. Ale ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego zdania, że zostawię. Że tylko po prostu się powiedziałam, że mi się bardzo podoba. I kolor mi się podoba, no i cały zestaw jest naprawdę super. A to już znaczy, że pewnie mama go zostawi. Mam na sobie kolejny zestawik. I może zaczniemy od góry. Jest to taka krótka marynarka. I ta marynarka podoba mi się, jest powiedzmy tak nawet porządnie wykonana, bo mamy tutaj podszewkę. No i no zobacz, mamo, ewidentnie ten materiał wygląda, przynajmniej z takiej nie, tak, nie wygląda tak wizualnie fajnie i tak porządnie, wykonany z dbałością. Ale spodenki, no tu jest lipa.
No tu jest lipa. Myślałam, że będą super, bo ten długi stan, mówię, fajnie będzie to wyglądać. Tutaj krótka marynarka i spodnie. Góra jest fajna, nie te szorty. Góra jest fajna, no ale te nogawki, no one wyglądają przynajmniej dziwnie na mnie. Znaczy one takie mają kształt, jakby to była taka spódniczka. Litera A. I te zakładki, no ale tutaj... Ale powiem Ci, że z tymi no prześwitami to tu, naprawdę lipa. Tutaj już nie mamy takiej jakości jak w górze. No naprawdę są prześwitujące. Zobaczcie, ja mam czarny top. Na pewno widzicie, gdzie się kończy top. Metka widzicie tam. Metkę i widać mi... Wszystko mówiąc. No nie, no spodenki nie. Góra nawet ok. Marynarka kosztowała 70 zł, a spodenki 50. Teraz przejdźmy do mojego zestawiku. I powiem Wam szczerze, że już od dawna myślałam właśnie o takim zestawie, nawet mówiłam do Iwony, że okupiłabym sobie takie białe spodnie i do tego taką kamizelkę białą. O, mówię, o tak w lecie widzę się. No i akurat na stronie właśnie zobaczyłam, to nie zestaw, tylko osobno, ale mówię, o, patrz, mówię, coś dla mnie. No i zamówiłam sobie właśnie tą taką kamizelkę, jest ona dwurzędowa. I takie delikatnie rozszerzane dołem spodnie. Chociaż powiem Wam szczerze, że ta biel się delikatnie różni. Na stronie było tego widać, a tutaj wydaje mi się, że te spodnie są takie bardziej białe. Nie taka wiem, śnieżna biel. Czy kamera to odda, ale, ale na żywo widać właśnie, że jednak spodnie są bielsze. Ale to znaczy mi to bardzo to nie przeszkadza, bo to tak na pierwszy rzut nie widać, że to tak się rzuca w oczy. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się ten zestaw podoba. Z tyłu wygląda tak. No i myślę, że rozmiarowo też trafiłam. Spodnie mam w rozmiarze L i kamizelkę również w rozmiarze L. A jeszcze ja zapomniałam powiedzieć. Górę mam w rozmiarze M i dół w rozmiarze M. I spodnie też są rozmiarowo dobre. Fajnie się układają. No powiem Wam szczerze, że bardzo mi się ten zestaw podoba. Jest naprawdę świetny. I też marynarka jest, tak powiedziałabym, że porządnie wykonana. I marynarka, kamizelka. I kamizelka kosztuje 70 zł, a spodnie 60. Mam na sobie kolejny zestaw, tym razem w kolorze różowym. I zacznę może od rozmiaru. Spodenki mam w rozmiarze M i marynarkę też w rozmiarze M. No i z rozmiarem nie do końca trafiłam. Tylko nie wiem, czy jest to wina tego, że po prostu ostatnio, tak jak już mówiłam, zeszuplałam. Czy jednak ta rozmiarówka jest w tym przypadku zawyżona? A właśnie, właśnie to, ja przymierzę, ale to właśnie dziwne jest, bo zawsze brałyśmy swój rozmiar był i był dobry. Dlatego mówię, nie wiem, czy to jest wina. Coś się tam, nie wiem, coś się podziało. Coś się podziało. Tylko nie wiem do końca co. Ale to przymierzysz później, już będziemy wiedziały. Spodenki ogólnie są fajne, nie prześwitują, ale to no nie jest mój fason do końca. Bo ja wolę, jak te nogawki są krótsze. No ale dla mnie właśnie długość jest idealna. Ale zauważyłam, że to nie jest wysoki stan w tych spodenkach, średni. Tylko średni. No ja zdecydowanie wolę z wysokim stanem. Chociaż teraz właśnie są takie na czasie. Mówię, jeszcze tutaj, że ten stan jest średni, tak no nie przeszkadzałby mi do końca, bo jeszcze jest ok. No ale te nogawki, no nie lubię po prostu tej długości. Jeśli chodzi o marynarkę, to tutaj rozmiar jest dobry. Z tyłu marynarka wygląda tak. Nie mamy tutaj żadnego zapięcia. Mamy taką podszewkę w paski i tak samo zakończone są rękawy. To nie ja sobie je tak wywinęłam, tylko po prostu tak są wywinięte i zszyte na stałe. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, czy ten efekt mi się właśnie taki podoba. I też właśnie nie wiem, czy to do końca jest fajne, czy nie. Bo jeśli chodzi o ten rękaw, no wolę, jeśli jest taki krótszy, niedługi. No bo i tak, ja to w ogóle bo i tak wywijam albo podwijam. Tak. Ale no nie wiem, czy do końca to jest takie fajne, że widać tą podszewkę i czy to jest tak na stałe zszyte, że nie możemy sobie tego... No nie wiem, co do końca myślę. No tu mam podzielone zdanie, nie wiem. Ja też. I marynarka kosztowała 70 zł, a spodenki 50. Teraz przejdźmy do mojego kompletu. I od razu zacznę od spodni, bo spodnie mi się bardzo, w tych spodniach podoba fason, bo jest właśnie wysoki stan i mamy taki szerszy pasek, bardzo fajnie to wygląda. Super. No i te nogawki też są takie proste, luźne. Mamy tu kanciki. No bardzo, bardzo fajnie te spodnie wyglądają. I mam je w rozmiarze L i właśnie, patrz, i tutaj trafiłam. Z rozmiarem OK. No nie wiem, przymierzysz później, zobaczymy. Jak jest bardzo ładnie tu właśnie ten pas podkreśla nam talię. No powiem szczerze, że te spodnie naprawdę fajnie wyglądają. No i do tego, jak widzicie, jest taka marynarka o takim krótszym kroju.
zapinana na jeden guzik. No, powiem szczerze, że ogólnie ten zestaw mi się podoba. Wiesz co, fajne są te rozcięcia właśnie. Właśnie tu nie mamy guzików, tylko takie rozcięcia przy mankietach. Ale powiem Ci, że no ja lubię, tak jak już mówiłam, sobie podwijać te rękawy, a w takiej sytuacji właśnie jest ciężko, bo nam te rękawy opadają. Ale wiesz co, na przykład jak jest to rozcięcie, to nie przeszkadza mi, że ten rękaw jest długi, bo i tak fajnie wygląda. Ja ogólnie to powiem szczerze, że ten zestaw bardzo mi się podoba. No i ma ładny kolor. Tak, ładny kolor i tak jak już mówiłam, z rozmiarem też trafiłam. I marynarka kosztuje 70 zł, a spodnie 60. Kochani, tak jak obiecałam, skoczyłam w ten komplet. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o spodenki, no to normalnie się dopięłam. Nie są wcale ciasne i z tyłu też są dobre. To już teraz ona tak naprawdę teraz to nie będzie, wiem. Teraz będzie, że nie zeszczuplałam. Tylko, że rozmiarówka jest... Albo rozczarowanie, najgorsze w dzisiejszym odcinku. Zamawię takie spodenki, żeby na Ciebie były za duże, na mnie, mam na mnie dobre i powiem, że o Boże, ja zeszczuplałam, jak dobrze. I najgorsze rozczarowanie odcinka, okazało się, że ja jednak nie zeszczuplałam, bo rozmiarówka jest zawsze. Nie, ale tak na poważnie. Żartów. Ale tak na poważnie to nie wiem właśnie, no bo widzisz, no w M-kę się zmieściłam i te spodenki są no idealne. Czyli teraz opcja jest taka, albo mama i ja zeszczuplałyśmy, albo rozmiarówka jest zawyżona. No i teraz jest problem. I co wam powiedzieć? I naprawdę szczerze nie wiem, jeśli mam wam doradzić. Jeśli ale właśnie, właśnie widzisz, bo w spodniach na przykład L-kę wzięłam, jest dobra. To tu chyba już postawmy na ten rozmiar. Już się nie pocieszaj, że zeszczuplała, tylko postawmy na rozmiar, że rozmiar jest zawyżony. A ale co? Widzisz, na tobie długość fajnie wygląda. No ja taką długość no lubię, bo tamte beżowe są, ten komplet jest super, no ale spodenki są naprawdę krótkie, a właśnie taka, tak powiedziałam, że taka dla mnie to jest taka bezpieczna długość w spodenkach. Właśnie jak tu. No a co do marynarki, to chyba mogłam wziąć, na przykład mogłam. Dla mnie by rozmiar był lepszy L. Bo jednak jest taka zakusa, tak mi się wydaje, że L-ka by była... Tak, bo to, no nie ma zapięcia, ale widać, że jest taka... Teraz już naprawdę już nawet nie wiemy, jak wam powiedzieć, czy to marynarka właśnie... Marynarka powinna wziąć swój rozmiar, L-kę. Ale spodenki... A spodenki są... Nie wiemy. M-ka jest dobra. I ciężko. No ale wcisnęłam się... Jestem. Ja teraz mam na sobie taki zielony zestaw i bardzo podoba mi się ten kolor. Super. Korys. Piękne. Ale tak, marynareczkę mam w rozmiarze M i spodenki w rozmiarze M. I ze spodenkami mam taką samą sytuację jak w tym różowym zestawie, czyli są za duże, chociaż no patrz mamo, te już są mniej za duże. Zobacz. Chociaż no, nie no, przypuszczam, że rozmiar mniejszy byłby no okej. Okay. Przypuszczam, że znowu się zmieszczę w te spodenki. I nie prześwitują, także okej. Okay. Ale fason jest praktycznie taki tak. Identyczny chyba. I ten stan też jest taki właśnie tak. Niższy. No to taka sama sytuacja, że ja wolałabym krótsze. A marynarkę tutaj mamy taką oversize. Podoba mi się, fajnie wygląda. Przy rękawkach mamy tak dużo guzików. I fajnie to wygląda. Ja mi to się bardzo kolor podoba, świetnie. No ta marynareczka jest super i nawet zakładałabym ją, no niekoniecznie właśnie w takim zestawie, tylko nawet do jakichś jeansów takich jasnych, fajnie by wyglądała. Te rękawki są fajne i dzięki tym guzikom to nawet w sumie mogłabym chyba nosić tak normalnie, chociaż niepodwiniętą. Niepodwiniętą. No, no zobacz jak fajnie wyglądają te guziczki. Tak ładnie wyglądają te rękawki. No marynareczka jest fajna. I marynarka kosztowała 80 zł, a spodenki 50. Wskoczyłam w ten zielony zestaw i tak jak z Iwoną przypuszczałyśmy, spodenki są dobre na mnie. I przypomnę, że są one w rozmiarze M. A ja noszę na co dzień rozmiar L, ale te spodenki są ok i z tyłu też dobrze leżą. No co do marynarki, no to wiadomo, marynarka jest oversize'owa, także i na Iwonę była dobra i na mnie, ale co do spodenek to miałyśmy rację. Założyłam teraz taką marynarkę w takim ciekawym fasonie i na stronie pisze, że to jest kolor pomarańczowy. No ja bardziej bym stawiała, że to jest taki kolor karmelowy. No jak kolor pomarańczowy to nie wygląda na pewno. Tak, ale tak jak już mówiłam, bardzo ciekawy fason jest tej marynarki, bo trochę nam przypomina kurtkę.
taką kurteczkę, nie, wiosenną. No powiem, że fason mi się bardzo podoba, jest ciekawy. I też tu nie mamy przy rękawach guziczków, tylko właśnie takie rozcięcia. I założyłam tą marynarkę do tych białych spodni, które mierzyłam przy kamizelce tej białej. No myślę, że ze spodniami też fajnie wygląda z tymi. I ta marynarka chyba jest najdroższa z tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj zamówiłyśmy, bo kosztuje ona 100 zł i również ją mam w rozmiarze L. Ja natomiast tą zieloną marynarkę połączyłam z takim zielonym topem. Top mam w rozmiarze M, kosztował 30 zł, ale niestety nie mogę Wam go polecić z czystym sumieniem, ponieważ są rzeczy z poliestru, przy których musimy przeczytać metkę, żeby wiedzieć, że są wykonane z tego poliestru. A tutaj niestety metki nie musimy czytać, no bo powiem Wam, że to jest taki chamski poliester. Do tej marynarki, do tego topu założyłam te beżowe spodenki. No wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Ten beż z tą zielenią. No i ten top fajnie wygląda do tego, do całości, bo ty w tym topie też mam takie jakby beżby. Takie coś, właśnie, także no fajnie. Wygląda fajnie ten top, tylko tak ale tylko mówiłam, wygląda. No, tylko wygląda. Ale ogólnie to właśnie połączenie zieleni z beżem podoba mi się. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostaniecie z nami na dłużej. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!